Oglądaliśmy z żoną skróty walk bokserskich, takie minutowe dosłownie, i w trzeciej sekundzie typowaliśmy zwycięzcę. Rzeczą nieprawdopodobną było to już, że obydwoje zawsze typowaliśmy tę samą osobę, a już kompletnie nieprawdopodobne było to, że mieliśmy 100 trafień na 100. Na 100 skrótów walk bokserskich rozpoznaliśmy 100 zwycięzców w trzeciej sekundzie. Kiedyś w akademiku, w którym mieszkałem, zgwałcono dziewczynę i ona była w tak potwornym stanie i nałożyłem na nią ręce i ona wyszła z tego pokoju dosłownie unosząc się. Całkowicie zmienił jej się nastrój. Była osobą bliską samobójstwa wcześniej. Przychodziły do mnie chore zwierzęta, także nie działo się to w mojej głowie i to nie była sugestia wobec tej dziewczyny, dlatego że zwierzęta nie reagują na tego typu rzeczy. To chore zwierzę czuło coś, co ode mnie emanowało i to coś sprawiało temu zwierzęciu ulgę. Szczytem tych doświadczeń było, kiedy pojechaliśmy do Kopenhagi, do mojego przyjaciela Grzesia Wróblewskiego, poety, i on oczywiście obśmiewał te wszystkie rzeczy. No i wracaliśmy z wycieczki do kopenhaskiej Syrenki, to jest piękna rzeźba w przeciwieństwie do warszawskiej, i pływała kaczka po stawie. Ja tej kaczce nakazałem wejść na ląd, przepłynąć na drugą stronę i wrócić w to samo miejsce. I ta kaczka to zrobiła. Mam na to trzech świadków. Świadków. Na pytania czas będzie później. Na opinie i pytania czas będzie później. Grzegorz do dzisiaj jest człowiekiem niewierzącym. I musiałem wychodzić z tramwaju, kiedy wchodził ktoś chory, ciężko. Nie mogłem przebywać w tym samym pomieszczeniu z osobami ciężko, na przykład chorymi na wątrobę, ponieważ rozrywało mi wątrobę. Gdy był ktoś chory na serce, no ja musiałem po prostu unikać takich sytuacji. Musieliśmy kupić samochód w związku z tym. Chyba kulminacją tego procesu, który rozpoczął się w trakcie inicjacji na kursie doskonalenia umysłu metodą Silwy, kontroli umysłu, a ten kurs zawiera w sobie takie elementy jak wchodzenie w kamienie, wchodzenie w drzewa, wchodzenie w zwierzęta, wchodzenie w ludzi, diagnozowanie chorób. No wszystko to, co jest... Kurs metodą kontroli umysłu metodą Silwy jest takim przeglądem wszystkich technik depersonalizacyjnych, które są znane do lat 60., które były znane do lat 60. I zwieńczeniem tego procesu było doznanie kosmicznej jedności. Ja miałem przeżycie nirwany, to znaczy zobaczyłem cały świat, zobaczyłem, że jest jednością, żywym organizmem. Zrozumiałem wszystkie paradoksy, jakie na świecie istnieją. Znałem odpowiedź na każde pytanie. Mówię tutaj o subiektywnym odczuciu ówczesnym. Zapamiętałem coś, co mi się wydawało strasznie dziwne, że nie ma żadnej sprzeczności między absolutną determinacją i wolną wolą. Ja to rozumiałem, wiedziałem, że to jest normalne, że tak jest, że z jednej strony jest absolutnie wolna wola, a z drugiej strony jest absolutna determinacja. I to doświadczenie było nieprawdopodobnie pochłaniające, ono było ekstatyczne niemalże, ale ja w to nie wszedłem dalej, dlatego że no miałem biznes, potężny biznes, wtedy no, obroty tej firmy były liczone w miliony złotych, więc ja nie miałem czasu nawet na to, żeby to analizować, a to w dwóch tygodniach wygasło po prostu. Ja dzisiaj nie wiem, jakie jest rozwiązanie paradoksu między determinacją i wolną wolą. I coraz więcej pojawiało się tych negatywnych rzeczy, natomiast ja miałem poczucie absolutnej władzy nad rzeczywistością. Ja słyszałem myśli innych ludzi, co w negocjacjach było bardzo przydatne.
Oczywiście dzisiaj wiem, że to nie było to, co myślałem, ale ja wtedy tak to odbierałem i to się zgadzało, to znaczy wszystko wyglądało na domknięty obraz świata. Kiedy przyszliśmy na zebranie takiego stowarzyszenia nowo powstającego, Klub Gnosis, tam była cała śmietanka ezoteryzmu i okultyzmu polskiego, Lech Emfazy Stefański, pan Prokopiuk, pan Weres, profesor de Moreau, Bułyszko, wszyscy, kachuni, madzy, psychotronicy. I kiedy weszliśmy z żoną na tę salę, tych osób było może 70, poczuliśmy, i ona i ja, niezależnie od siebie, po prostu zimne, gadzie zło. I poczuliśmy, że ci ludzie realnie mogą zrobić nam krzywdę. Że ci ludzie mogą nas skrzywdzić. Nie podpisaliśmy tego dokumentu, który konstytuował to stowarzyszenie. Nie podpisał go również, co ciekawe, Tomek Budzyński, który był na tej sali, jako młody, dobrze zapowiadający się poeta gnostycki. Ja miałem przekonanie, że to jest cyrodów. Mimo, że wtedy takie słowa w ogóle w moim światopoglądzie nie funkcjonowały. I moja żona mówi, oni mają swoje amulety, to my musimy mieć nasze amulety. I kupiła mi krzyżyk. Metalowy, srebrny krzyżyk, który jest taką rurką zastrepioną z czterech stron. I ten krzyżyk jest pusty w środku, ta rurka jest pusta w środku. Pierwszego dnia ten krzyżyk pokrył się z tyłu ciemnym nalotem. Całe to miejsce, które stykało się z moim ciałem, było czarne. Drugiego dnia ten krzyżyk, mimo że miał kontakt tylko i wyłącznie z moim ciałem i z materacem z gryki, a tarczan był tak zbudowany jak ten stół, to znaczy nie miał żadnych kantów i na tym była po prostu taka wypukłość materaca, powginął się. Ta srebrna rurka, żeby wgiąć, trzeba użyć naprawdę potężnej siły. Mój przyjaciel ateista powiedział, trzeciego dnia się obudzisz, będzie wisiał do góry nogami. I to był pierwszy komunikat, który sprawił, że zacząłem myśleć o tej rzeczywistości nie w kategoriach częstotliwości umysłu, nie w kategoriach synchronizacji półkul mózgu, nie w kategoriach technik, ćwiczeń, tylko w kategoriach duchowych. Potem zauważyłem, że w tym środowisku dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład umarł na raka jogin, który wszystkich uczył, jak żyć zdrowo. I mówił, w jaki sposób, jakie pozycje przybierać, żeby ta energia każdą chorobę rozbijała. Następnie pan Weres przedstawił mi swoją drugą żonę. Człowiek, który zna przyszłość każdej istoty na Ziemi. Człowiek, który wie, jak żył Adam Mickiewicz, bo mu to z horoskopu wyszło. Człowiek, który wie, w jaki sposób, jaka jest przyszłość Polski. Nie był w stanie przewidzieć przyszłości swojej rodziny. I to był taki moment, ten jogin i ten astrolog, że do mnie dotarło, że ja uczestniczę w absurdzie. Że ja uczestniczę w jednym wielkim oszustwie. I ten krzyżyk to był tylko pierwszy krok. Później zastanawialiśmy się, co robią katolicy. Na katolicy chodzą do kościoła. Moja żona była nieochrzczona, więc to jedno wiedzieliśmy. I zaczęliśmy jeździć po Warszawie i tak ten kościół brzydki, tam ludzie cuchną. Trafiliśmy do Dominikanów. Trafiliśmy na ojca Jacka Salija. Później ochrzcił moją żonę. I w takiej już atmosferze dziwnej, na poły chrześcijańskiej, ja sobie wracając kiedyś do domu, tak pomyślałem, Panie Boże, jeśli to jest nie od Ciebie, te dary, możliwość uzdrawiania, możliwość robienia tyle dobrych rzeczy, które ja mogę robić, to mi to zabierz. Ale miałem absolutne przekonanie, że to nic nie zmieni w moim życiu. I następnego dnia nie miałem żadnego z tych darów, w cudzysłowie. Nie słyszałem myśli ludzi, nie mogłem narzucać woli zwierzętom, przestały do mnie przychodzić osoby chore, nie mogłem zdejmować chorób, bólu i tak dalej. I potem zaczął się proces
Na długiej były takie czuwania nocne. Zaczynały się o 8, kończyły się o 4, 5 nad ranem. Przez cały rok tam chodziłem. I tylko opowiem o trzech rzeczach, które się zdarzyły. Pierwsze to były takie, a jeszcze muszę wcześniej powiedzieć, że zaczęliśmy chodzić na mszę i ja z tych mszy absolutnie nic nie pamiętałem. Kiedy wychodziłem z kościoła, nie byłem w stanie sobie przypomnieć czytań, jakie były. Działy się tam wokół mnie rzeczy, których nie będę tutaj mówił, bo mój 13-letni syn to słyszy, ale naprawdę no widziałem moje oczy, znaczy te rzeczy działy się obiektywnie, ale tylko ja je widziałem. I były to rzeczy, które całkowicie mnie wytrącały z możliwości bycia uważnym i nawet w grzechy mnie wprowadzały. I na tych czuwaniach na długiej chcę opowiedzieć o dwóch takich, o trzech takich sytuacjach. Nigdy nie udawało mi się być bliżej. Zawsze siedziałem gdzieś tam w nawie lewej, na samym końcu. I w pewnym momencie w czasie modlitwy do Ducha Świętego poczułem, jak w mój kręgosłup od góry tutaj takie trzy uderzenia, ja sobie to wyobraziłem jako uderzenia takiego srebrnego pręta.